Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Gnomoria. Mam nadzieję, że ostatni odcinek wam się podobał. Nagrywam go jeden po drugim, więc jeszcze nie wiem, czy wam się podobał, czy nie. Ale tak czy siak, będę nagrywał dalej i kontynuował tą świetną zabawę. Ponieważ naprawdę dobrze się bawię grając w tą grę. I muzyka też jest fajna. Czy pojawia się od święta ta muzyka w tej grze, ale jak już jest, to ona jest naprawdę cool. I... na tym Indie Game Stand, jak się kupiło za więcej niż średnio, można było dostać soundtrack, jeszcze jakieś bonusowe tracki. Ja nie, oczywiście nie miałem kasy i nie mogłem kupić. I sobie teraz pluję w brodę, no. Bo naprawdę mi się podoba soundtrack. Tylko naprawdę szkoda, że tak rzadko jest. Mam nadzieję, że w przyszłych update'ach będzie go więcej. Zdecydowanie więcej. Czy on ma jakieś binokla na oczy? Na oko? Wygląda jakby miał jakieś binokle. Jakiś profesorek się znalazł jeszcze z czapeczką. A wy co nosicie teraz? Dobra, drewno jeszcze noszę. No i jedzenie jeszcze noszę, no. To są te truskawki. Znaczy, to są jabłka, wyglądają jak truskawki. Okej, to już jest całe zrobione. I o co chodzi z tym brązowym właśnie, bo nie widzicie, tu jest trawa, to jest jakieś takie brązowe. Clay floor. A, bo to jest clay. Gdybym to może zastąpił soilem, to było... to by mi się to, ten, zazieleniło. O. To jest jakaś idea. Widziałem, czegoś nowego się uczę, dobra, więc tutaj trzeba zrobić dig a hole. Dig, dig, hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. To jest chyba o jedno za dużo. Cancel żab. Nie, to było też. Okej. Dobra. Zaraz to wypełnimy zwykłą ziemią. A to będzie w build. Terrain. Wall. Soil wall. Tu. Proszę mi to wypełnić. No i nie wykopali mi tego, no. Proszę mi to wykopać. Postawić tam nową ścianę. Co oni robią, że mi teraz tego nie robią, no? Ach, śpi tutaj gnojek. On tutaj te beczki robi. No niech zaniosą te beczki, a nie. Nie masz tych beczek. Raz, dwa, trzy. Są trzy beczki. No to akurat tyle, ile tam brakuje. I wtedy tutaj jeszcze jedna i będzie akurat. Ale nie, bo on zasnął. Okej, zrobili mi to. Więc... ale nie postawili mi tam ziemi. Zostawili mi tą ziemię tutaj. Może później się za to wezmą. Mam taką przynajmniej nadzieję. Okej, widzę, że... biorą się? Nie, truskawki. Może nie mają dojścia, może tak z góry nie mogą tego zrobić, ja nie wiem. Powinni móc to zrobić. Gdybym schody w dół tam zrobił. Nie tutaj, tutaj. Okej, zrobię tam schody, więc może wtedy mi to wypełnią. Bo też nie chciałem, żeby mi później się tam uwięzili, no. No, robię schody. No oczywiście zrobili to, czego nie chciałem, żeby mi zrobili. Cancel jump. To też cancel. Proszę mi to zburzyć. I wypełnić od nowa. Cholera jasna.
tylko że po kolei, żeby nie uwięzili się tam. Albo nie zatorowali sobie drogi do następnej ściany, które mają zrobić. Okej, tam beczki wszystkie są? Są. No to teraz tutaj tylko tej beczki brakuje. Ale tu jest wolna beczka. To jest więcej niż jedna wolna beczka. Dobra, przestań już to robić. Cancel. Teraz masz mi robić stoły. Na repecie. Aż stoły będą potrzebne tutaj. Idźcie mi zrobić tą ścianę! Gnojki małe. Gnomy jedne. No i zróbcie mi tą destylerię. Muszę w końcu robić wino, no. Zrobiliście mi tą ścianę? Co oni robią? Gdzie jest? Są tu? Nie, dosyć tego. Nie to. Populacja. Gdzie jest górnik? Górnik. Nie będziesz, broń ci Boże, nosić już rzeczy. Zabraniam się. Masz robić to, co ja ci każę. No i gdzie są teraz moi górniki? Oczywiście, że poszedł spać, no. Pierdziele! Chyba obydwa śpią. A jakby inaczej. Robisz mi te stoły? Są te stoły. Okay. Więc teraz robimy... Furniture... Table. Tak, table, table. Tu. I tutaj będzie kolejne. Znosić mi tutaj te stoły. Nadal jest to niezrobione. Ale patrzcie, przybliżył się trochę chyba. Podszedł kawałek i znowu zasnął. Idiaci. No, a później krzesło będzie trzeba porobić. Zróbcie mi tą destylerię, cholera jasna, no. Jest beczka, nie? Jest. Cholera jasna, rób mi na repecie te bloki. Pewnie zabrakło bloków. Masz te planki na repecie. Okej, okay, któryś z górników nie śpi? Ty. Czy możesz zrobić łaskawie to, co cię proszę? Zbudować tutaj tą ścianę. Buduj mi tutaj tą ścianę, gnoj. Jak coś mi mówi, że nie spieszy mi się do tego, no? No siedzi tutaj i nie robi mi tego. Dlaczego on mi tego nie chce zrobić? Czy ma to budowniczy zrobić? Może tego, to ma budowniczy robić? Gdzie jest budowniczy? Proszę nie nosić mi rzeczy. Aha, budowniczy tylko nosił. Nie, construction. Bez noszenia. Idź mi zbuduj tą ścianę. Nie zrobię mi tego, mają wyjebane, nie zrobię mi tego. Destylerię też zróbcie w końcu. Dobra, tutaj trzeba porobić skrzynki. Przecież są bloki, dlaczego oni tego nie chcą zrobić? Jest wolna beczka. No bo ten planki ciągle zużywa. Dlatego nie chcą mi tego zrobić. Przerwę na chwilę mu pracę. Przerwie. Bo macie mi destylerię teraz zrobić. Mam w to wywalone.
A to nadal nie jest zrobione, nie. Hmm, a może gdybym się oprzedł bez budowania tej ściany i po prostu nałożył podłogę? Bo tak też można. No, to teraz mi to zrobią, okej. To chciałbym coś zniszczyć jeszcze. Te schody nie są mi potrzebne. Deconstruction, schody. Tylko nie wiem, czy teraz będą mieli jak wyjść. Wkładałem na ziemię. Teraz wygląda... Nie, no trochę jest inny kolor. Trochę. Trochę. Maciupęk. No to on teraz nie ma stąd wyjść. Dig down, stairs down. Rotate. Czy mi zrobić tam schody? Zróbcie mi te schody. Zrobimy tutaj jakiś taki poziom podziemi. Nie wiem, co będę tutaj trzymał, ale on musi jakoś stąd wyjść przecież. Więc proszę mi iść tam to zrobić. Dystyleria zrobiona? Jest. Dobra. Proszę robić wino na repecie. Dobra, czy ja potrzebuję coś jeszcze zbudować? Także zanim jeszcze będę kazał mu dalej stoły robić. A tutaj. Workshop, co my tutaj mamy? O, z tego będziemy robili tkaninę. Która będzie potrzebna do łóżek i do bandaży, więc to można zrobić. No, on jest uwięziony. Gdzie są moje gnojki kopacze? Obudź się! Jak on mi tam padnie, to cię zabije. Muszę go uratować. Dziękuję. Okej. Okay. Więc tu jest pole truskawkowe. Dobra, tutaj trzeba nałożyć kolejną ziemię. Tam były wcześniej schody. Tutaj. Nałóżcie tą ziemię, bo chcę tutaj zaznaczyć. No. I teraz. Farma. Taka malutka. Nie mogę zaznaczyć teraz tej małej farmy. Wiem! Zrobię, skasuję obydwa te tereny. A nie, one mi się połączyły, ale jestem durny. Farma. To skarki, no. Żem zepsuł to, zepsułem to. Tu na dole mamy jakieś takie o. Takie jakieś o mamy tam. Okej, to jest zbudowane. Okej, to możesz pracować na tym. Na repecie, nie ma sprawy. Co byśmy chcieli jeszcze wybudować, zanim będziemy dalej stoły budować? Co byśmy jeszcze potrzebowali? Co my tu jeszcze mamy? Tailor Shop. On będzie robił bandaże. Butcher nie potrzebuje na razie. Możemy zrobić kuchnię, żeby wykorzystywać tamto zboże. Niech mi tam znoszą rzeczy. Sadzonki można było też pozbierać, bo jaki syf tu się zrobił. Jest to budowane? Nie, nie jest. No budujcie mi to. No, tutaj robi tkaninę. Więc to będzie do łóżek. Są wszystkie bolczyki.
więcej beczek nie potrzebuję, a mam tutaj kilka beczek. I co ja bym miał z nimi zrobić? Wydaje się, że do niczego więcej nie są potrzebne. Że raczej do niczego więcej nie są. Zbudujcie mi tą kuchnię! A nie! Denerwujecie. Można zamienić ziemię. Podłogę tutaj zmienił, jeżeli mogę. Aha, czyli tam, gdzie już są rzeczy wybudowane, nie mogę. Świetnie. Ale tutaj mogę podłogę zmienić. Więc czemu by nie? Tylko kto ma mi się tym zająć? Okej, on już tutaj jest pełny wina. Więc więcej nie będzie mógł zrobić. Trudno. Mamy 106 napoi. A ktoś... No bo nikt nie nosi mi do tych beczek tego wina, no. Stockpile. Chcę, żeby te beczki były pełne. Pokaż. No mam zaznaczony drink. Jest milk, wine and beer. A pakują do tych toreb? Co pakują do toreb? No, pakują do toreb. Zboże, no to dobrze myślałem. Dobra, ale to tutaj proszę priorytet. I znosi mi to wino od niego. Oni tu wszyscy są pełni. O, jest podłoga robiona. No i nie znoszą mi tego wina. A, bo tu są też jeszcze te jabłka. Boże! Ty jabłek nigdy koniec. I truskawek. Trochę trwa to robienie. Ja tutaj miałem coś ustawione do robienia i mi to nagle zniknie. Och, kuchnia tu miała być robiona. Dlatego, że to się teraz robi. Okej, no to jak na razie nic się tu nie dzieje, to idź robić mi te stoły na repecie. To co to jest za ziemia? Granit. No to iść się odłożyć ten granit tam. To jest dupę, jak ktoś już postawi, to nie mogę podmienić podłogi, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten pomysł. Zdecydowanie mi się nie podoba ten pomysł. Czekaj, to muszę coś sprawdzić. Okej, jestem z powrotem. Musiałem coś sprawdzić, ale już sprawdziłem i jestem z powrotem z moimi gnomami. Okej, trochę tych stołów się tutaj porobiło. Oczywiście każdy z innej parafii, bo po co by miało być z jednej? Niech znoszą mi te syfy z tej podłogi. No co mi po ładnej podłodze, jak są syfy na niej? No nic mi po takiej podłodze, nic. Nic mi po takiej podłodze. Ha, będę musiał krzesła porobić. Tu już prawie jeden rządek mam zrobiony. Już jest ósmy dzień. A jedna pora roku ma 12 dni. Czyli muszę się przygotowywać teoretycznie powoli na przybycie nowych gnomów. Czyli powinienem to jakoś tak drożej zrobić. Mam na razie 564. Jakieś statuły może tam powkładam. Tylko to trzeba kolejne miejsca pracy zbudować. Buduj. Nie wiem, czy teraz masą czy kartę. Zrobię na razie z tym. Tylko niech mi się wezmą zabudowę tego. No nie, bo teraz drewno jest tutaj wykorzystane, no faktycznie.
właśnie. I no może coś stały robić, człowieku. Proszę kończyć i robić mi te stoły. W ogóle musiałbym powoli zacząć kopać w dół. Szukać jakichś metali, kamieni i innych rzeczy. Będzie trzeba się zabrać za to powoli. Jesteśmy akurat na poziomie zerowym, więc jest dobrze, że nie musimy przez dodatnie jeszcze się przekopywać. Problemu nie ma. Carpenter. Dobra, na razie przestań mi robić te stoły. Nie, łóżek też mi nie rób na razie. Na razie nic nie rób. Na razie potrzebuję drewna do tego. Ale nie, no są planki. Przecież od cholery tego jest. To czego im do szczęścia brakuje? Może tych bloków? Bo teraz te bloki wykorzystuję na... Mogę kazać im przestać. Nie musicie na razie tego robić. To mi proszę skończyć. Robisz mi te bloki? Jest jeden. Czy oni jeszcze do czegoś używają te bloki? Nic innego nie kazałem im robić. Nic innego nie nakazałem robić z tego, co kojarzę. Z tymi blokami. No, robią się. Zaraz mi to zbudują. Przynajmniej powinni. Takie jest założenie. Potrzebuję 10 bloków, 10 planków. To już wydaje mi się, że jest 10. No, teraz jest 10. Dobra, to będą budować teraz. Tylko właśnie nie wiem, w którym się robiło statuę. Nie pamiętam. Nigdy się tym nie zajmowałem, ale na początku budowałem różne rzeczy i sprawdzałem, co się robi. Z tą masą. Ale to jest do dupy. Przecież to wszystko mogę robić tam. A nie, bo to kamienne robi. Rozumiem. Rozumiem. Dobra, tutaj potrzebuję jeszcze jedną dekoracyjną podłogę. A to który musi być w tym. Tutaj. A nie, aż chcę tutaj kolejną rzecz zbudować. Bo to jest nie jest to, co ja potrzebowałem. To potrzebuję. Kamieni raczej mi na razie nie zabraknie. Znoszą mi tutaj te kamienie, czy nie? Zbierasz te syfy. Czyli nim mogę robić kamienne. Ale co on zużywa do tego? Bloki? Bloki. No na razie bloków nie. Na razie bloki potrzebuję. Potrzebuję 10 planków i 10 bloków. Okej, już to robią. W ogóle fajne jest to, że z takiego drewna, jakiego robisz, i z takiego kamienia, którego robisz, tak wygląda to miejsce pracy. Widzicie, że są różne rzeczy. Krzesła są takie same, bo mam tylko jeden typ kamienia ze sobą na razie. Niechcące. Okej. Okay.
Wy tutaj. Wy tu możecie statuety robić. Stacie. No, zrób mi kilka tych statuet. A ty rób mi dalej te krzesło, stoły. Do roboty. Tutaj jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest. I wtedy ty, może zrobię kamienne krzesła wtedy. Na razie ten mi tutaj śpi gnojek. No. No mam mi tutaj statuły robić. O, jest statua. Buduj meble, statuły. Tam te statuły zanoszą. Trochę przelagowuje ta gra, jak kładą te statuły. To w sumie pierwszy jakiś taki błąd, który tutaj zobaczyłem. Jeszcze jedną. Czyli będzie ich sześć. A robię to, żeby podnieść tutaj wartość tego miejsca. Żeby więcej tych gnomów przyszło. I jak skończę robić już te wszystkie stoły, to będziesz mógł zacząć robić... skrzynie! Tak, skrzynie. Skrzynie jak najbardziej są potrzebne. Z tego nic nie może zrobić. No dobra. Ostatni stół. Do roboty. Wierzę w was. Dacie radę. Dobra. I jak teraz skończę ci te statuły robić, to zaczniemy robić krzesła. I kamienne krzesła będę dawał do jadania. Zgaduję, że one będą droższe od drewnianych. W cudzysłowie droższe. Że podniesie wartość tego holu. Miejsca zebrań. No, tutaj już jest ładnie to zrobione. Te truskawki. Tylko trzy jaki są, one coś mi się nie chcą rozmnażać. Okej, okay, krzesła się robią. Więc teraz krzesła granitowe. Proszę obrócić się w krześle. Nosić krzesła. No to teraz będą posiłki jedli tutaj. Będą się zbierać, żreć i gadać. O, i ostatni stół też już idzie. Cool. Wtedy chociaż to będę miał zrobione, chociaż coś. Jeszcze im sypialni nie zrobiłem. Te, ale te krzesła, ale ja mam szybko te krzesła robi. Strasznie szybko. Super. Jestem zadowolony, tylko ty statuł jeszcze mi nie skończył robić, tam jeszcze dwóch brakuje. Się wziął za krzesła, zostawić statuły. Dobra, teraz tu są skrzynie robione. Właśnie, drewno mi nosić. No, jest największy priorytet. Proszę mi robić to drewno tam. Żaden mnie goblin nie zaatakował. Nie żebym narzekał. Ale jeszcze mnie nic nie zaatakowało. Jak się skończą robić te krzesła i statuetki, to dokończę tą podłogę tutaj.
Czyli też by można było zrobić. Bo trochę za późno, co? Ciekawe, czy pod stół będę mógł zmienić podłogę. Nie jestem pewien. Okej, kolejne krzesło się robi. W ogóle ustawiliby wszystkie wokół siebie najpierw, a nie, tutaj jakieś od dupy wyjęte to krzesło, tutaj jakieś dwa z dupy miejsca zostawione, tak do niczego. Tak do niczego to z dupy wyjęte, no. A beczki chyba tylko i wyłącznie do picia się nadają, czyli do tych win i tak dalej. Szkoda, że do czegoś innego również nie. Bo mam tam kilka wolnych beczek właśnie. Tutaj są torby z tym... ze zbożem. No. Pierwsza torba już jest pełna. Będzie trzeba pomyśleć nad zbudowaniem kolejnej. O, statuły się zrobiły już wszystkie. Tylko krzesła zostały. No i jaka jest wartość tego? Wow, no to ja taką wartość mam teraz podczas zimy. Wtedy nie robiłem żadnych właśnie statuł, ani tych krzeseł kamiennych. To wydaje mi się, że teraz powinno dużo gnomów do nas przejść. Nie będę narzekał, jak dużo przejdzie. Teraz to nie nadążają z robotą, no. Populacja. Bo tutaj w którejś profesji zabroniłem nosić rzeczy, bo mnie wkurzał. Teraz to przywrócę, że mi to nosił. Komu jeszcze zabroniłem nosić? Nie drwalowi. Budowniczemu? No. Proszę nosić. Bo nie ogarniają. O, skrzynki kolejne się robią. Się wszystko wyskrzynkuje. Nie wiem, czy drewno trzymają w skrzynkach, czy nie. Postawię jedną skrzynkę na próbę. I zobaczę. Bo jeżeli tak, to będzie bardzo cool. Ponieważ jedna skrzynka trzyma aż 32 sztuki danego produktu. Gdybym miał to całe w tych skrzynkach pełnego drewna, to byłoby cool. Bardzo cool. Ale właśnie tym słowem cool zakończymy to nagrywanie. Wydaje mi się, że już mam ponad pół godziny. Do zobaczenia następnym razem. Bye bye!